nie wiem, jakie zasady, bo w wino się nie ma zasad, bo się według mnie wszystko zmienia. Aczkolwiek, jak pewnie zauważyłeś, ostatnio jest takie modne przez Unię Europejską kreowanie tego, że w biznesie trzeba być kreatywnym, innowacyjnym, nie? Innowacyjna gospodarka, kreatywni ludzie i tak dalej. To według mnie jest trochę gównoprawda, bo ludzie są tak kreatywni, że zapomnieli o logice. Taka po prostu żelazna logika, że nie ma przyczyny bez skutku i nie ma skutku bez jakiejś przyczyny. Jeżeli znajdziemy tą przyczynę, no to też będziemy mieli kiedyś skutek, nie? Więc po prostu twarde zasady logiki, twarde zasady matematyki, no i oczywiście chęć picia piwa z różnymi ludźmi, bo jak wiemy, biznes to jest tak naprawdę, w biznesie mamy dwa problemy. Mamy problem z pracownikami, mamy problem z klientami. Jeżeli nauczymy się te problemy rozwiązywać, no to jesteśmy według mnie wygrani. Z podręcznika do biznesu wiemy, że biznes to jest zaspokajanie ludzkich potrzeb, tak? Czyli człowiek musi mieć jakąś potrzebę i dawno, dawno temu ktoś zarzucił Fordowi, pewnie kojarzycie Forda, nie? Kojarzycie chyba, nie? Że Ford nie słucha się klientów, bo gdyby się zapytał, co klienci chcą, oni by powiedzieli szybszych koni, a nie samochodów, tak? Ale szybsze konie to nie jest potrzeba klienta. To jest sposób na rozwiązanie potrzeby klienta. Prawdziwa potrzeba klienta jest ukryta, klient o tej nie wie, jaką ma potrzebę, a ta potrzeba była prosta, szybko się przetransportować z miejsca A do miejsca B. Albo szybko, albo tanio, jeżeli mamy ciężarówkę, prawda? Więc musimy znaleźć tą u klienta potrzebę prawdziwą i ją zaspokoić. W jaki sposób zaspokoić? Zauważ, że większość pomysłów na biznes jest kreowana w ten sposób, że o, idziemy sobie, tak jak teraz idziemy sobie na lotnisku, idziemy i nagle widzimy, o, jest ekran, telewizor jest, on kosztuje 10 tysięcy złotych. Przecież ja bym taki telewizor umiał zrobić za 8. Tak? Czyli my, przedsiębiorcy początkujący, raczej nie starają się wyłapać potrzeby, jaką ma człowiek, tylko starają się robić bardziej wydajne, tańsze rzeczy, które zaspokajają ich potrzeby w ten sam sposób. W ten sposób daleko się nie dojdzie. Nie możemy konkurować wiecznie, żeby robić tańsze produkty, lepsze, bo się zacharujemy na śmierć, bo z każdym przedsiębiorcą możemy konkurować, na przykład robiąc nielegalny interes. Tak? Na czarno będziemy robić, nie zarejestrujemy nigdzie firmy, nie będziemy płacić ZUS-u, już jesteśmy 1000 tańsi, prawda? 1000 do przodu. Robimy nieuczciwą konkurencję. Może by zarobimy rok, dwa, trzy, no ale kiedyś to się skończy, tak? No bo człowiek jest, wiadomo, jak komputer, gówno wejdzie, gówno wyjdzie, tak? Więc tak naprawdę, jeżeli chcemy zrobić taki biznes, który polega na czymś więcej niż tylko kilku sztuczkach, żeby coś zrobić taniej, to musimy wyłapać, jaką ten klient naprawdę ma potrzebę, i poprzez nasze, nie wiem, psychologiczne podejście do tego klienta znaleźć tą jego prawdziwą potrzebę i znaleźć nowy, efektywniejszy sposób zaspokajania tej potrzeby. Może tańszy, może lepszy, może nowocześniejszy, prawda? Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale jakieś 2 lata temu prowadzę z Jankiem Fiorem audycję i Janek powiedział tak, że jedzie do Zambii na 3 tygodnie, mieli jechać w 4 osoby, ale jedna odpadła i ktoś może jechać z nimi, no sobie tylko zapłaci za przebukowanie biletu, ma o połowę tańszy wyjazd do Afryki, na safari, na, wiecie, na hotele z basenami, no takie wyjazdy, takie standardowe z biura podróży, tak? No jakoś się okazało, że jedna osoba się zgłosiła. Kiedy ja miesiąc temu też w tej audycji powiedziałem, że szukamy wolontariuszy na wycieczkę do Zambii, nie na wycieczkę, do pracy do Zambii, na miesiąc czasu, sami sobie opłacą podróż, sami sobie opłacą jedzenie, sami sobie opłacą hotel i jeszcze będą zapieprzać 4 tygodnie na budowie. Zgłosiło się 60 osób. To znaczy, że prawdziwą potrzebą człowieka nie jest podróżowanie, prawdziwą potrzebą człowieka jest może przydatność, pomoc drugiemu człowiekowi, więc czy my budujemy, tak można się zastanowić, czy my budujemy szkołę w Zambii siłą wolontariuszy, czy mamy biuro turystyczne, i oferujemy wycieczki tym wolontariuszom. Tak? Oczywiście budujemy szkołę, tak? Ale może ktoś by zrobił takie biuro podróży, nie w sensie, że jedziemy sobie do hotelu i te all inclusive nawalimy, tak? Tylko po prostu rzeczywiście będziemy zaspokajać potrzeby klienta w inny, nowy sposób. Czyli musimy być takim psychologiem, czyli musimy się znać na ludziach, bo mamy tylko problemy z klientami, od nich musimy wyłapać
jaką mają potrzebę. No i mamy problemy z pracownikami, czyli jak zrobić, żeby ci pracownicy tak współpracowali z sobą, no żeby tą potrzebę rzeczywiście zaspokajać, tak? No bo tak się wszystkim wydaje, że żeby zrobić oprogramowanie tańsze niż, no nie wiem, jakiś program do montażu filmów, tak? No to tam ten na ten kosztuje 10 tysięcy, a informatycy sobie myślą, że my taki możemy po 3 tysiące sprzedawać. No oczywiście. A moje pytanie jest, a kto będzie Wam czyścił kubki? Przykład u kolegi z firmy, firma informatyczna, 30 osób zatrudnionych, on zawsze pierwszy przychodził, ostatni wychodził i zawsze go wiało, jak w zlewie, w kuchni, pełno kubków po kawie, brudnych. No i on tam przeważnie je mył, no bo jakiś taki porządniejszy jest. No i na różne sposoby próbował z tymi kubkami walczyć. Próbował, powiedział tak, kto nie umyje kubka przed wyjściem do pracy, to włoży kubki do sedesu. Było kilka kubków w zlewie, włożył do sedesu. Wszystkie rano zobaczyli ludzie, kubki z ich podpisami są w sedesie. Co się stało? Nie było tego samego dnia nie było żadnego kubka w zlewie. Były pochowane za kwiatkiem, za paprotką, w komputerze, tak żeby on nie widział tego i nadal były brudne. Nie w ten sposób. Inny sposób. Dał im karę. Dał im karę, że kto ostatni przyjdzie do pracy, bo zawsze ktoś się spóźnia, wiadomo, różne sytuacje są w życiu, żeby to on umyje wszystkie kubki. No i jak po trzech dniach wchodzi do firmy i widzi programistę, któremu płaci tam 12 czy 15 tysięcy miesięcznie, jak on przez godzinę myje te kubki, to go cholera wzięła. I nagle dochodzimy do takiego wniosku, że my, myśląc, że my stworzymy tańsze oprogramowanie, bo nie wiedzieliśmy, że my musimy 1000 zł miesięcznie na sprzątaczkę wynająć. Bo my w ogóle nie bierzemy tego w kalkulację na naszej ceny. A jeżeli produkt jest na rynku, to sprzedaje go człowiek, który tą firmę tworzy rok, dwa, trzy, pięć, jest na rynku. Wie, jakie są koszty, wie, po ile to należy sprzedawać, tak? A my, no to jest takie trochę aroganckie, myśląc, że nie jesteśmy na rynku, nie wiemy, na czym ten biznes polega i my nagle staramy się zgadywać. No ja bym raczej wziął pod uwagę, że nie zgadniemy, jakie będą nasze faktyczne koszty. To ten przykład z kubkami to jest przykład, ale takich drobnych rzeczy, prowadząc firmę, jest mnóstwo. Kubki to jest pikuś, są dużo, dużo inne, bardziej ważne rzeczy, tak? Więc no biznes to jest psychologia. To nie trzeba znać ani HTML-a, ani programować, ani... Nie trzeba nic znać. Oczywiście, jak to znamy, to nam jest lepiej na starcie, jak nas nie stać na zatrudnienie pracownika, tylko sobie sami pracujemy. Ale biznes to jest psychologia, żeby połączyć potrzeby klienta z potrzebami pracowników, tak? Żeby zorganizować system, który rzeczywiście zaspokaja potrzeby klienta. Więc no to jest, jeżeli się mnie pytasz, co jest najważniejsze w biznesie, to ja Ci odpowiem, to jest to. No potrzeba pracowników to jest tak, żeby nic nie robić i żeby dużo im płacić, nie? Ale to można w bardzo prosty sposób zwalczyć, mianowicie nie mieć pracowników. Tak? Bo pracownik pracuje dla nas z dwóch powodów. To oczywiście nie ja wymyśliłem, to jeden z naszych wykładowców, profesor Kosewski, zarządzanie poprzez godność, tak? Czyli pracownik, teoria mówi tak, że pracownik pracuje dla nas z dwóch powodów. No, najważniejszy dla pieniędzy oczywiście, no bo każdy musi zarabiać, nie? Musimy coś do garnka włożyć. Drugi powód jest taki, że żeby się zrealizować w pracy. Z tym, że pierwszy, kasa jest ważniejsza, jest pierwsza, ale do pewnego momentu. Jeżeli zarabiamy, powiedzmy, średnią krajową, która nam pozwoli jako tako żyć, tak? Że opłacimy sobie rachunek, ludzie nie mają potrzeby jeździć jakimiś tam sportowymi samochodami, ani nic takiego, tylko żeby przedszkole opłacić, mieszkanie zapłacić, żeby trochę odłożyć sobie na wakacje. Jeżeli pracownik zarobi takie pieniądze, tak? Jeżeli pracownik zarobi takie pieniądze, to nie musi już, to później wysokość zarobków nie gra roli. Zauważ, jeżeli mamy sprzątaczkę, która zarabia 1500 zł, a zatrudnić sprzątaczkę na telefon możemy 5, bo ludzie nie mają kwalifikacji i to najłatwiej znaleźć taką pracę, tak? To my możemy ją nawet wyzywać, no może wyzywać, to nie, ale nie traktować jej godnie. Ona nie odejdzie z pracy. Ten impuls do odejścia z pracy nie będzie taki ważny. Natomiast jeżeli my zatrudnimy pracownika z kwalifikacjami, tak? Gościa, który wie co robi, któremu no, trzeba zapłacić 30 tysięcy złotych i jeszcze jak stworzymy mu niesympatyczną atmosferę w pracy, tak? No to sorry, on pójdzie pracować za 5-6 tysięcy do kogoś innego, gdzie się będzie realizował.
pomimo tego, że my mu damy 30 tysięcy, tak? Więc dobry sposób jest taki, żeby płacić mu nie więcej niż tą jedną czy dwie średnie krajowe, bo skoro oni, ale stworzyć za to dobrą atmosferę, tak? Czyli nie płacić człowiekowi 30 tysięcy, płacić mu 5, ale może w zamian zaoferować udziały w firmie, może w zamian zaoferować, nie wiem, jakieś, co on będzie chciał, tak? Nie samymi pieniędzmi człowiek żyje, nie dla samych pieniędzy człowiek pracuje, więc mi się wydaje, że jeżeli dobrze rozpoznamy potrzeby danego pracownika czy człowieka, z którymi współpracujemy, tak, i się zastanowimy, dlaczego ten człowiek w sumie u nas pracuje, to dojdziemy właśnie do takiego wniosku, że przede wszystkim musi zarobić, tak, musi się wyżywić, a potem to już chce zdobywać horyzonty, chce być częścią wielkiej firmy, która zdobywa świat, tak, która ma wizję rozwoju, tak, i to trzeba, to trzeba kultywować, dzielić się udziałami. I myślę, jak na razie według mnie, no to jest ta droga, aczkolwiek nie wiem, największą firmę miałem 30-osobową, więc znowu nie taką wielką, tutaj myślę, że o tym, jak pracowników motywować, to chyba ktoś inny na tym kampie powie, nie? Okej, słuchajcie moi drodzy, tutaj Rafał zaprosił mnie, żeby podjechać w lutym czy w marcu, tak zimą w każdym bądź razie, 2014 do Kudowy Zdrój i spędzimy tam na pewno kilka ciekawych dni. No jeżeli będę mógł jakoś Wam pomóc przez te dni, odpowiedzieć na pytania czy cokolwiek, no nie z jednego pieca się chleb jadło, więc służę do dyspozycji. Wybierzcie się, drogo nie jest, zawsze tu można się odchamić w towarzystwie mądrych ludzi i trochę zmienić nastawienie do życia, więc Futuro Camp, Kudowa Zdrój, zima 2014, zapraszam.